Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. 5000 łapek w górę pod poprzednim retro draftem z FIFA 14 miało oznaczać jak najszybsze dodanie odcinka. Tym razem z FIFA 16, czyli pierwszej edycji Ultimate Team, w której właśnie tryb draft się pojawił. Wy dotrzymaliście naszej umowy, zostawiliście powyżej 7000 łapek po raz kolejny, tak więc ja jak najszybciej staram się dodać dla was ten odcinek. No i zobaczymy, jak nam się to uda. Tym razem jest to już, nazwijmy to, prawdziwy draft, no bo jest to w tym trybie gry. No ale jeśli chcielibyście oglądać więcej retro draftów, tym razem z FIFA 13, to po raz kolejny zostawcie łapki w górę. Jeżeli przebijecie 5000 łapek, postaram się jak najszybciej nagrać wam odcinek z FIFA 13, jeśli tylko uda mi się ją zdobyć i odpalić i mieć tam końsy. Wiem też, że mieliście spore uwagi do draftu z FIFA 14 a propos właśnie mojego małego budżetu. Naprawimy to, wrócimy jeszcze raz do tamtej edycji i zrobimy z może milionem końców coś takiego, spróbujemy to jakoś ogarnąć, ale teraz słuchajcie, rozpoczynamy FIFA 16, no i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Swoją drogą, jeśli podoba wam się taka koszulka, możecie ją znaleźć w linku na dole w opisie, Zgoda FC, serdecznie polecam, a my szukamy formacji, która będzie najlepsza do tego draftu. Oczywiście jakieś skrzydła by nam się przydały. 5-3-2-1, raczej przegram w pierwszej rundzie, więc warto będzie podejść do sprawy defensywnie. No i zobaczmy, jakich tu mamy zawodników, ale tu się wszystko szybko dzieje w porównaniu z obecną FIFA. No i teraz pytanie, czy Gareth Bale, czy Alexis Sanchez, ale wydaje mi się, że Bale jest tu lepszym wyborem. Aczkolwiek jeśli Chilijczyk pojawi nam się po raz kolejny, to ja się nie obrażę. No a teraz dostajemy Griezmana, więc zaczyna się naprawdę fajnie, słuchajcie. Mega szybko pokazują nam się te karty w porównaniu do obecnego draftu. I teraz dostajemy do niego Krosa 91, ale my zdecydujemy się raczej na Modricza 88, bo po prostu jest to karta zdecydowanie bardziej przyjemna do gry. No ale ten Kros do nas wraca, tak więc La Liga, ewidentnie La Liga nam się tutaj układa. No i jak na razie mamy trzy kolory kart, a teraz dokładamy czwarty w postaci Niecty Team of the Year, którego udało mi się trafić w zeszłym roku, więc to było naprawdę coś. A teraz szczerze to wolę Bartre niż Pique, a bardziej niż Bartre niż i Pique to wolę Pepe, oczywiście jeśli chodzi o statystyki w grze. Ogólnie też jeśli jestem strasznie czerwony, musicie mi to wybaczyć, ale jest tak piekielnie gorąco w moim pokoju, że naprawdę sobie aż tego nie wyobrażacie, a nie mogę mieć włączonego wiatraka, no bo wtedy by zbierał głos mikrofon i to nagranie do niczego by się nie nadawało. Muszę przyznać, że na razie ta jedenastka układa nam się całkiem przyzwoicie i no ciekawie to wygląda, po prostu, nie ma co ukrywać. Idę oczywiście w zawodników, którzy będą mieli zgranie, żeby ta La Liga tutaj królowała jednak. No teraz nam się to raczej, no jest Deportivo, ale średnio to wygląda poza wszystkim. No i zobaczymy, co będzie jeszcze dalej. Jest Bravo z Barcelony, myślę, że go sobie wybierzemy. Ogólnie mocno retro jest ten draft, bo zobaczcie, jak w tamtych czasach wyglądał herb Manchesteru City. Kto pamięta? To przecież była zamierzchła przeszłość. Po raz kolejny pokazuje nam się Joe Hart, ale myślę, że ja zdecyduję się tutaj na Jana Oblaka. To będzie lepsza wersja. Ogólnie rzecz biorąc, tak graficznie nie podoba mi się ta FIFA. Uważam, że to jest jedna z najbrzydszych FIF, jaka była. Już pomijając to, że gameplayowo była naprawdę fatalna, to jeśli chodzi o wygląd tych kart, o cały wygląd menu, to naprawdę wygląda to słabo, ale z drugiej strony ta FIFA, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą w historii, zabiła całkowicie Totsy. Tak jak możemy zobaczyć Totsy Arnaudowicza, co się działo na YouTubie ogólnie, na kanałach, wśród całej społeczności, jeśli chodzi o Team of the Season. To było coś w zeszłym roku, a w tym wszystko jest martwe i to srogo martwe. To jest naprawdę przykra sprawa, że to tak wygląda, że okres, na który ja osobiście najbardziej czekam w roku chyba, no został troszeczkę zepsuty. Żadnych nowych SBC i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, wróćmy już do tego, co widzimy tu. Jest Loic Remy, bestia w tamtej FIFA, moim zdaniem bestia też w tej. To ile kosztuje Francuz, biorąc pod uwagę jego możliwości, to jest śmieszne. A teraz Blaise Matuidi, tak samo. W każdej FIFA to jest bardzo dobry zawodnik. Trzy pozycje nam jeszcze zostały do złożenia tej jedenastki, znaczy w zasadzie całego składu. Jest Kun Aguero, okej. Ogólnie tak klikam, jak widzicie, tych zawodników bez większego omawiania, mimo to układa nam się całkiem wysoko oceniony draft. Oczywiście jakiegoś turbo rekordu nie ma, ponieważ jest to 188, ale wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie. Musimy jeszcze zmienić Jana Oblaka z Kylem Walkerem. Ogólnie jeśli po drodze wypadł mi jakiś lepszy środkowy obrońca, a ja się zagadałem, co jest bardzo możliwe, to mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A teraz jeszcze zobaczmy, jaki będzie tutaj menadżer. No niech będzie ktoś z La Ligi. Miejmy nadzieję, że jest ktoś taki. Niestety nie widzę, więc Argentyna nam nie pomaga. Anglia nam no pomaga, jeśli chodzi o Moreno, więc weźmiemy sobie
angielskiego menadżera, no i szukamy rywala. Zobaczymy, ile nam to zajmie, a przede wszystkim będzie problem, bo w tą FIFA raczej ludzie grają, więc tu coś czuję, że zbiorę niezłe bends. No i właśnie tego się obawiałem, bo przeciwnika znalazło nam ultra szybko. Znaczy, fajnie, że nie musieliśmy długo czekać, ale z drugiej strony może być naprawdę ciężko go pokonać. Draft bardzo ładny, aczkolwiek no w tej FIFA już po tym, jak ona się skończyła, kiedy mamy dostępne wszystkie karty, trudno jest mieć nieładny, niedobry draft. No i teraz zobaczmy, jak bardzo ten gameplay się zmienił. Z zeszłej FIFA naprawdę nie lubiłem, jeśli chodzi o to, jak wyglądała rozgrywka. W porównaniu z tą było dużo gorzej. Pamiętam, że podania były jakieś dziwne. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie nie jest w sumie najgorzej, chociaż to miało pójść do boku. Tak sobie staram przypomnieć, co w tej FIFA było OP, ale dodatkowo przecież przypomniałem sobie, że ja bez sensu tutaj układałem ten skład pod zgranie, bo to w zeszłej FIFA był ten wielki glitch dotyczący chemii zawodników i fitnessów i tak dalej. Nie pamiętam, czy to zostało do końca usunięte, czy też nie, ale ewidentnie te crossbody shots były całkiem przyzwoite, co widzimy po tym strzale Garetha Bale'a. Oj, dobre podanie teraz mojego rywala i 2-0, no to jest to, czego się obawiałem. Tutaj widać, kto gra w tą FIFA regularnie, a kto nie, no bo to są rzeczy po prostu, które się ma wypracowane w danej edycji, które się pamięta, bez problemu mnie tam rozłożył, a ja się przy każdym zagraniu zastanawiam, czy to będzie działało, czy to jest ten przycisk i tak dalej, i tak dalej. A teraz to już w ogóle zrąbałem całkowicie. Dobra, Griezmann do środka, ładnie, tam się pokazuje jeszcze raz Francuz po tej klepce z Bale'em, wychodzi bramkarz rywala, nie wiem, czy to się uda. No udało się, nie wiem, czy taka była intencja mojego przeciwnika, czy to komputer go zrobił sam w jajo, bo nie pamiętam, czy to się działo po prostu. No, ważne jest to, że Griezmann przymierzył idealnie i że trajektoria lotu piłki była na tyle dobra, że zarówno minęła bramkarza, jak i wpadła do siatki. No to mnie cieszy, 2-1, okej, no spróbujemy tutaj jeszcze walczyć. Aj, ale Carvajal nie trafił w piłkę, zobaczmy, co zrobi przeciwnik na skrzydle, no to bez problemu powinniśmy wygrać, znaczy mówimy o tym pojedynku główkowym, zobaczcie. No przeciwnik nie obejrzał nawet powtórki. Jak się stało, że mój obrońca tego nie wybił? Jak to poleci? Dawaj, cross, uderz sobie z dystansu, Toni Kroos, słupek. Naprawdę dobrze to wyglądało w powietrzu, ale muszę przyznać, że jest taka różnica pomiędzy mechaniką piłki, no, dosłownie wszystkim pomiędzy tą FIFA a poprzednią. Jest to naprawdę niesamowite, jaki jest duży postęp 17 względem 16, jak się to czuje, kiedy się bezpośrednio przesiądzie z jednej wersji na drugą. Dobre podanie teraz do bramkarza, to nie, to nie działało. Już pamiętam, że tego nikt nie potrafił przyjąć, znaczy tych mocnych podań. Golkiperzy sobie z tym nie radzili, nie to co w tej edycji. No, cross próbowałem shieldować, ale to tak samo. Nie jest FIFA 17. No i to są te problemy, że zapominam, że to nie działa. Trzeba było po prostu walić z dystansu. Na tak, kończy się wynikiem 3-1 ta pierwsza połowa. Przeciwnik ma przewagę, zupełnie mu tego nie odbieram. Możemy spróbować zrobić jakąś zmianę. Czy jest tutaj ktoś ciekawy? Na przykład Hulk wydaje mi się być dobrą opcją nawet w środku pola. To tempo i fizyczność, w zasadzie wszystko nam się przyda. Szczerze powiedziawszy, w taką pogodę to nie jest mi potrzebny VR, żeby się wczuć w tą grę, bo jestem, myślę, bardziej spocony niż moi zawodnicy. Grzeją mi dwie lampy, komputer, konsola, mam zamknięte drzwi i okno. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy biorę powietrze w płuca, to nie wiem, czy je wziąłem, czy nie, bo nie czuję żadnej różnicy, więc spróbujcie, chłopaki, mi tu jeszcze pomóc. Gareth Bale, po raz kolejny pręt, ale jeszcze jest Hulk, zobaczmy, czy uda nam się coś tutaj zrobić. Zagrajmy tu. No i może dośrodkowanie. Czy to zadziała? Nawet jeśli by zadziałało, to był spalony. Gramy jeszcze w ten sposób do Bale'a, ale co tu się dzieje w ogóle? Co to miało być? Mój Bale zaczął odbiegać od piłki. Jego zawodnik prawie strzelił gola. Oj, uroki FIFA 16 w pełnej okazałości. A teraz jest Arnautowicz, jest Bale, ale wszystko fajnie, tylko że był spalony. Okej, ratujemy tą piłkę, lecimy w drugą stronę. Carvajal, czy jeszcze nam się coś uda zrobić? Niestety nie. No i przegrywamy w pierwszej rundzie. Aczkolwiek to jest coś, co całkowicie miałem wkalkulowany w ten odcinek, no bo tak jak mówię, nie pamiętam zupełnie mechanik tej gry. I muszę przyznać, że granie kolejnych spotkań też nie byłoby o tyle w moim interesie, że naprawdę grało się paskudnie. Naprawdę nie będę tego ukrywał. W porównaniu nawet z poprzednimi FIFAmi, to ten gameplay
ani nie był realistyczny, ani nie był arcade'owy. Nie wiem jak to powiedzieć. W porównaniu z 17 ta FIFA całkowicie odpada, ale to był pierwszy draft, jaki mogliśmy rozegrać w historii FIFA, słuchajcie. Zobaczmy jeszcze, jaką dostaniemy nagrodę. Czy to będzie draft token, czy to będzie... Co to będzie? Premium, loan, player reward pack i dwie paczki złote. Zaczniemy sobie od nich. Zobaczmy więc, co będzie w pierwszej. Już zupełnie nie pamiętam tej animacji, jak to wygląda. Tak to wygląda. Jest król. No i tyle. No a w drugiej paczce, na której jest Dawid Alaba, czy zobaczymy kogoś ciekawego? Długo to trwa, a w środku non-rare po raz kolejny Rafinha. O, to była fajna karta, no, w sumie co roku całkiem przyzwoita, ale tutaj i tak ją sobie skipselujemy, bo nie jest tam nam to potrzebne. I zobaczmy, od 80 do 85 może być ocena ogólnej zawodnik, którego zaraz trafimy. Jest to lewy skrzydłowy Szyrlenie, Draxler, 81 oceny ogólnej. No i to jest ostatni traf, jaki mamy w tych paczkach z draftu, który, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście wiecie, co robić. Pamiętajcie, że jest to dla mnie sygnał do tego, czy chcecie oglądać kolejne retro drafty, czy to z FIFA 13, którą postaram się dla was nagrać, czy to powrót do FIFA 14 z większym kapitałem. Tak więc czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A teraz to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!